Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Wieczna solidarność. Zobacz 1 Tymoteusz, rozdział 2, werset 5. Gdy próbujemy sobie wyobrazić ogrom tego, co różni nas i oddziela od Boga, nie potrafimy pojąć swoim ograniczonym umysłem faktu, że postanowił On dotrzeć do nas, zniżając się do przyjęcia ludzkiej natury i ludzkiego ciała. Większość z nas nie miałaby jednak nic przeciwko temu, by następnie porzucił on przyjęte człowieczeństwo i powrócił w pełni do tej natury, jaką miał poprzednio. Jednakże ku naszemu nieopisanemu zdumieniu, ponad wszelką wątpliwość, dowiadujemy się, że Jezus okazał wieczną solidarność z nami, zachowując naszą naturę na zawsze. Zastanów się, jakie wnioski wynikają z poniższych wersetów w kontekście wiecznej solidarności Jezusa z nami. Łukasz, rozdział 24, werset 36-43. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 10-11. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje apostolskie, 17, werset 31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 1 Tymoteusz, rozdział 2, werset 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Życiem swym i śmiercią Chrystus osiągnął coś więcej niż wybawienie z ruiny spowodowanej grzechem. Celem szatana było wywołanie wiecznego rozdziału między Bogiem a człowiekiem, ale w Chrystusie dostępujemy ściślejszego zespolenia z Bogiem, niż gdybyśmy w ogóle nigdy nie upadli. Przyjmując ludzką naturę, Zbawiciel związał się z ludzkością więzami nie do zerwania. Związał się z nami na wieczne czasy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jana, rozdział 3, werset 16. Nie było jedynym celem Boga, aby Syn zesłany między upadły rodzaj ludzki wziął na swoje ramiona nasze grzechy i zmarł w poświęceniu dla nas. Aby zapewnić nas o swej nieodmiennej radzie pokoju, Bóg dał swego jednorodzonego Syna, aby stał się jednym z członków rodziny ludzkiej, aby na zawsze zachował ludzką naturę. Bóg zaakceptował naturę ludzką w osobie Syna swego i podniósł ją do szczytu niebios. Syn człowieczy dzieli tron wszechświata. Chrystus wstąpił do nieba w uświęconym, świętym człowieczeństwie. Zabrał to człowieczeństwo ze sobą na niebiański dwór i przez wieczność będzie je nosił jako ten, który odkupił każdego człowieka w mieście Bożym. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel, słysząc o wiecznej solidarności Jezusa z ludzkością, mówi: to przesada, to byłoby zbyt wiele. Jak na to odpowiesz? Jak się czujesz, wiedząc, że Chrystus upodobnił się do nas na zawsze? Jakkolwiek wydaje się to niewygodne, w jaki sposób ten fakt świadczy o miłości Boga do ludzkości? Dziękuję.